No to dzień dobry, zaczynamy. Dzisiaj będzie nowość, ale też będzie dla mnie taki dzień, że stwierdziłem, bo piszecie do mnie, żebym jednak skorzystał ze swoich maszynek. I tak się też stało. Wytargałem gdzieś moją maszynkę, którą pewnie ze 2 lata już się nie goliłem. Tak mi się wydaje. Muszę sprawdzić do siebie na YouTube'a, zobaczyć, kiedy ostatni raz tą maszynkę używałem. Jest to maszynka Mongoose, którą po prostu uwielbiam. Od niej zaczęła się moja przygoda z maszynkami Single Edge. To była moja pierwsza maszynka Single Edge. Wielka, ciężka, nie wiem, 130 gram. Już nie pamiętam. W pierwszym filmiku, który z nią robiłem, powiedziałem te wszystkie dane. Na dzień dzisiejszy nie mówię o danych, bo mówię, nie pamiętam ich już. Na chwilę obecną mam tą maszynkę. Wypadło mi z głowy, ile, co, jak to wyglądało. W każdym razie moja najulubieńsza maszynka Single Edge. I może nie tylko dlatego, że od niej się zaczęło, ale faktycznie bardzo lubiłem się nią golić. Szczerze mówiąc, no ze 2 lata jak z niej nie korzystałem. Stalowa. Dzisiaj z niej skorzystam. O, nawet nie zwróciłem. Patrzcie. Tak jak któreś też ze swoich starszych maszynek. Podkładkę tu mam. Jak skręcałem te maszynki, wsadziłem takie podkładki. To chyba dlatego, że wiedziałem, że będę z nich bardzo rzadko korzystał i żeby one tam się niejakoś nierazem nie spiekły. Nie wiem. Jakoś tak mi to... No ale nieistotne. Będą 2 nowości. Nawet powiem wam szczerze, kupiłem je w sklepie, nawet ich nie wąchałem. Nie chcę ich wąchać, nie wąchałem ich. Powącham je dopiero przed użyciem, czyli aftershave po goleniu, woda po goleniu i krem po goleniu Bonda. I to jest jakaś nowa seria retro. Nawet nie podchodzę jeszcze do tego, nie próbuję. No i dodatkowo będzie mydełko Black Bot, coś takiego, firmy Phoenix serii Formuła CK6, będzie Phoenixa kostka przed goleniem, mentolowa. No i co, będziemy zaczynać się golić, żyletkę zaraz założę jakąś. No, a teraz wilżę twarz. Niech sobie troszeczkę moknie. Powiem tak, miałem się nie golić. Miałem to zrobić jutro, miałem sobie zrobić taki odpoczynek, że tak na trzeci dzień się ogolę. I w rzeczywistości jest która godzina? No jest 20. Praktycznie. I dlatego mówię, miałem się nie golić, ale jednak stwierdziłem, nie no, muszę się ogolić. Jeszcze jak sięgnąłem po tę maszynkę, obudziły się wspomnienia. Więc takie sentymentalne golenie. Obudziły się wspomnienia. No i stwierdziłem, nie. Golę się, nie ma. Wystarczy. Wystarczy, bo mówię, bardzo wydajne kosteczki. Zwilżę troszkę. Ostatnie golenie było na te 2 szawetki i powiem wam, po goleniu jakoś tak przeżywałem to golenie w 2 miejscach, gdzieś tu z tyłu chyba, byłem tak lekko niedogolony. I w jednym miejscu na głowie, gdzie tego nie wyczułem podczas golenia. I powiem wam, że przyszedłem potem tu na górę i wziąłem szabetkę w rękę i poprawiłem to miejsce tutaj gdzieś z tyłu. I na głowie też z tyłu po środku, pod tą taką kuleczką też mi się wydawało. Znaczy nic mi się nie wydawało. Czułem pod palcami, że jestem niedogolony. Jakoś tak niby próbowałem się golić na te 2 szabetki i niby to tak, mówię, nieudane golenie, ale jakieś wywarło na mnie i tak emocje, bo mówię, podczas tego golenia nie wyczułem, gdzie rzadko mi się to zdarza w ogóle, żebym odszedł od golenia i się, o kurczę, tam jestem niedogolony i poprawiam. Nie pamiętam, kiedy coś takiego robiłem, więc no powiem wam, jaja. I wróciłem się tutaj na górę i jeszcze, poczekajcie, jeszcze poprawiałem. West Coast Shaving pędzel. A w miseczce Phoenix wyciśnięty. Bardzo mało ostatnio już daję tych Phoenixów. Bo kurde, balans, one naprawdę jeszcze w połączeniu z tym pre-shave'em robi się ich naprawdę dużo i choć ostatnio, no to już na głowę tak
No, parę leciałem, no ale nie wiedziałem, że będę golił i głowę i nie byłem tak do końca zdecydowany. A to wtedy też nie był Phoenix. To było Holy Cow mydło ostatnio, to co się goliłem. No właśnie, no właśnie. No w każdym razie teraz jest Phoenix. I formuła CK6. Tak pachnie jak wiele amerykańskich mydeł, jakoś kolońsko, bliżej nieokreślony zapach. Mówię, no ja jestem w ogóle, no nie mogę mówić o zapachach, wiecie o tym bardzo dobrze. Proste, niezłożone zapachy. Jabłko to jabłko, czekolada to czekolada. A banan to banan. I takie zapachy mogę wam coś powiedzieć. A tak to nie radzę sobie z tym. Próbuję jeszcze na to mydło. Ale nie chce mi się. Już więcej, koniec. Nakładam mydło na twarz. Potem biorę ostrze. Jakieś wyciągam. Aplikuję do maszynki. I mówię, ciekawe czy się coś zmieniło. Myślę, że 2 lata jak się tą maszynką nie goliłem. Aż jestem ciekawy. Mówię, sprawdzę to na YouTube'a. Bo poza kamerą, tą maszynką na pewno się nie goliłem. Wtedy się ogoliłem na YouTubie chyba. Choć nie wiem, czy nie próbowałem głowy nią golić. Jak w ogóle. No ale mówię, twarzy na pewno. Chodź, kurde, no już nie wiem. Nie wiem. A może? Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie już dawno tej maszynki nie wyciągałem. No powiem wam, mydełko świetnie się nałożyło. Proszę państwa, sięgnę po żyletkę. Użyję żyletki z żyłkami. Użyję żyletki protaczka i tych żyletek, które uwielbiam do golenia głowy. Użyję takiej. O, będę musiał sobie zakreślić. Może mam tu, a raczej na pewno mam. O, właśnie pisaczka. I zakreślę. Jeszcze mi 5 oszczy tu zostanie. 5 oszczy. Ale wiecie co? Za czym rozkręcę maszynkę? No, ta podkładka. No, jakbym się miał często golić, to by mnie ta podkładka wpitalała, bo to by mi co chwilę przeszkadzało. Ja już teraz wyciągnę ostrze. Jest ostrze. Teraz zaaplikuję na głowiczkę. Pach. Spód głowicy, czyli grzebień, podkładka i rąsia. I co? To się potem schowa. Delikatne zwilżenie maszynki i lecimy. Trochę ją szczepnę. To jest najcięższa maszynka ze wszystkich, jakie posiadam. Z oryginalną rączką. Najcięższa. No mam 2 takie rączki potężnie super grube, które są, sama rączka chyba waży ponad 100 gram, ale to mówię, to są rączki dokupione, a nie, no powiem tak, wypłukiwanie tego gęstego mydła z tym nie jest takie proste. Od spodu tu troszkę było. Pierwsze przejście. Szyja po pierwszym przejściu całkiem nieźle, ale też nie ma rewelacji. Lecimy poliki. Trzeba wypłukiwać, bo mówię, zbiera się dużo tego mydła.
że... No powiem Wam, idzie jak bardzo delikatną maszynką, łagodną taką. Twarz schłodzona, no bo działa pre-shave. Jezu, ale już się dawno tę maszynkę. Lubię tę maszynkę. Zobaczymy, jak to będzie po goleniu. Czy coś się zmieniło u mnie? Czy dalej będzie to ta maszynka, która będzie mi odpowiadać? Puczę twarz. Jestem po pierwszym przejściu. Powiem Wam, szczególnie policzki, jak na pierwsze przejście, są naprawdę nieźle. No, po policzkach czuć. Szyja też nie jest zła, choć te miejsca tutaj na dole lipa. Ale po pierwszym przejściu policzki są całkiem nieźle. No, poczekajcie, zamknę szafkę. I jadę z drugim nakładaniem mydełka. I lecimy z drugim przejściem. Golenie tą maszynką. Maszynka no, już jest niedostępna. Jako nowa, jako sklepowa. Może ktoś ma, no bo nigdy nie używał. Miałby z drugiej ręki odsprzedać, ale tylko z drugiej ręki tę maszynkę stalową można teraz kupić. Tego, tą mongusę, coś takiego. Więc mówię, no to bardziej tak w formie takiej ciekawostki. Gdzieś czasami na zagranicznych forach. Tam amerykańskich, jakichś ogólnie angielskojęzycznych. Czasami gdzieś ta maszynka się zdarzy, że można ją gdzieś tam dorwać. Lecimy z drugim przejściem. Powiem Wam, z tym oszczem, taka mi się ta maszynka łagodna wydaje. No, golenie zarostu, jak się tak wypuściło, to podskoczy pod włos, ale lekko zblokować i o, i płyniutko idzie. Leciutko zblokować, praktycznie w moim przypadku golenie się na szyi pod włos leciuteńko, bo sama tak ją chcąc ją położyć na twarzy, w moim przypadku na moim zaroście odskoczy. Ale to na szyi, bo mówię, tu też jest specyficzna sprawa, bo jednak mówię, to ciało na szyi, ta skóra szyi jest cieniutka. O kurde, powiem Wam, po drugim przejściu jest naprawdę nieźle. No jest świetnie, nawet muszę powiedzieć. Miejsca, które, no super, naprawdę, bardzo dobry. Bardzo dobrze mnie ta maszynka goli. Ja mówię, nie. Nie wiem kiedy ją, około 4 lat temu chyba kupiłem. Czy już nie pamiętam. W 86 roku ją kupiłem. Gdzieś w połowie roku. I od tego czasu tam to lubiłem. Tak mi się spodobało golenie maszynką właśnie na żyletki. Federal Disc Club, że ja po prostu o innych maszynkach zapomniałem. Mówię o maszynkach na standardowe żyletki. Co ja o tej maszynce mogę powiedzieć, jeżeli bym ją stopniowo w skali? To jest dla mnie, jeżeli chodzi o agresywność, to jest dla mnie 5, nie więcej. To jest... Ja bym... Dla mnie to jest
U samej góry jeszcze zaliczyłbym do maszynek łagodnych, już na samej górze, po niej pół punkcika to już byłaby średnio agresywna. Naprawdę. Świetna jest ta maszynka. Dla mnie oczywiście, bo mówię, nie da się powiedzieć, że to jest świetna maszynka. Mówiąc globalnie, bo nie ma takiej maszynki, która będzie świetna dla wszystkich, idealnie. To jest świetna maszynka dla mnie, nie zmieniam na razie zdania, zobaczymy. Kurde, ale jeszcze ja po drugim przejściu do Golona. Nie zmieniam zdania, zobaczymy jak to się skończy trzecim przejściem, ale no, gitara, naprawdę. Takie maszynki, mówię, no już te nowsze, co ostatnio próbowałem, przeszły na łagodność, żeby były łagodne, ale przez to stały się mniej skuteczne. A ta, powiem wam szczerze, moim zdaniem niewiele mocniej od nich będzie agresywniejsza, a naprawdę przyjemność z golenia, a szczególnie ten efekt, mówię, już po drugim przejściu mam fajnie na twarzy, naprawdę moja twarz się świetnie czuje. No mówię, ja mam z oryginalną rączką i ta rączka też mi się podoba. Jakość wykonania tej maszynki perfekcyjna. A rączki, to wam powiem, chyba najładniej wykonana rączka. Świetnie zrobiona jest ta rączka. Dobra, lecimy z koksem, z trzecim przejściem. No kurde, jestem dogolony jak R41. Nie robię żadnych poprawek więcej na szyi, bo mija się to z celem. Na świat jestem dogolony. Na razie na szyi, zobaczymy co będzie z policzkami. Tu więcej poprawek, ale jeszcze tu jakieś takie drobne. Cisza. Dobrze. Tu było więcej poprawek.
Dobrze. Zwróćcie uwagę, ja dzisiaj mało mówię. Strasznie się wczuwam w tę maszynkę, bo wydaje mi się, że dawniej była skuteczniejsza troszkę, że mniej musiałem poprawek robić. Może też mój ten zarost się zmienia, może golenie brzytwą. Jestem ogolony na takiego maksa, ale wydaje mi się, że więcej poprawek robiłem. A może ja już po prostu jestem przyzwyczajony, że jak się golę brzytwą przy szabetku, nie muszę tyle poprawek robić. Choć już nie wiem już teraz, ale kurde. Ja pierdzielę. Chodź, kurde, nie wiem czy... Tutaj nie mam takiego... O. O, dobra. Koniec. Powiem tak, ta maszynka to jest łagodna. Teraz przy trzecim przejściu mógłbym ją piętro wyżej postawić. Czyli zrobiłbym szóstkę, czy już lekko agresywną przy trzecim teraz przejściu. Gdy troszeczkę nią tak po twarzy robiłem cofnięcia, poprawki, ale to może też dlatego, że już jest ta twarz mocno dogolona, a ja próbowałem dogolić na maksa. Maszynka jest cięższa, głowica cięższa, więc może już ją tak zacząłem delikatnie czuć, ale mówię, dla mnie taka delikatność to, tak sobie teraz myślę, ja lubię maszynki, które czuję na twarzy. Dawniej mi się wydawało, że ją bardziej czuję na twarzy. Teraz, po takiej przerwie, po tym jak się już zacząłem golić brzytwami, szawetkami, to wydaje mi się, że wolałbym, żeby być ciut jeszcze agresywniejsza w odczuciu na twarzy. Nie wiem, czy nie będę musiał wygrzebać teraz maszynki ATT-S E1, też single edge, bo ją czułem na twarzy tak dosyć mocno i nie wiem, czy nie wygrzebię, bo zbyt mi się delikatna ta wydaje. Do golony jestem świetnie, ale kurde, dawniej czułem te maszynki jakoś mocniej na twarzy. Coś się zmienia u mnie, może właśnie też wpływ golenia się brzytwą, szabetkami twarz się robi jakaś taka bardziej, no nie wiem. Jestem dogolony świetnie, ale wydawało mi się, że ta maszynka będzie ciut agresywniejsza. Kurde. Dobra, a zimna woda w ruch. Momencik, spłuczę trochę. Zimna woda w ruch. I za czym powącham wodę, to najpierw powącham krem po goleniu, bo wiecie, ręce mi będą śmierdziały albo pachniały. Wiecie co? Wziąłem specjalnie okulary do czytania. Moment. Przeczytam wam, co pisze na kremie. Co tu pisze? Do 100 aplikacji przy optymalnym użyciu. Hydrokrem po goleniu to nowoczesny kosmetyk do pielęgnacji twarzy w retro wydaniu. To jest właśnie to wydanie takie retro. Coś takiego. No, w retro wydaniu. Lekka formuła kremu zawiera ekstrakt z brzozy i chmielu, kreatynę oraz nawilżającą glicerynę. Przeciwzapalne właściwości chmielu sprawiają, że jest to naturalny sposób na podrażnienia po goleniu. Ekstrakt jest takie małe literki, że już tam muszę. Ekstrakt z brzozy i kreatyny pielęgnują męską skórę, łagodzą zaczerwienienia i pieczenie. Krem nie tylko zmniejsza dyskomfort skóry spowodowany goleniem, ale również doskonale sprawdza się do codziennej pielęgnacji. Szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Coś takiego. Lekko go niuchniemy. W takiej tubie. Wcześniejsze tylko te to były, o, te bondy w takich plastikowych, a to jest w takiej tubie tradycyjnej. Tak to wygląda. No powiem wam, jeżeli to ma być retro, to chyba tylko pakowanie retro. Nie wiem, jak będzie woda pachnieć. Powiem tak, mnie się podoba. Ale jeżeli woda będzie pachnieć podobnie, no to nie jest krem dla twardzieli. I woda też nie dla twardzieli, na pewno nie dla macho, na pewno nie dla ludzi, którzy lubią tradycyjne zapachy typu warsy, typu poleny, bo to w ogóle nie pachnie dziadkowym tym. To pachnie takim, można powiedzieć, uniseksem. Kobiety by mogły się tym... No, kurde. Taki nowoczesny zapach. No, retro to jest chyba tylko pakowanie. No dobra, woda.
Co tu? Już czytamy. Zrób to po męsku, żyj po każdym goleniu i poczuj ulgę na skórze. Łagodzi podrażnienia, nawilża, orzeźwia skórę po goleniu. Woda po goleniu. Bądź to ponadczasowy kosmetyk używany przez mężczyzn od wielu pokoleń. Połączyliśmy tradycyjną formułę wody po goleniu z męskim orzeźwiającym zapachem. Męski orzeźwiający zapach, pachnie tak jak krem. No to mężczyźni się zmienili, choć mnie się ten zapach podoba. Ale niech będzie zapachem. Zawiera zawarte w kosmetyku ekstrakt z szyszek chmielu i brzozy oraz gliceryna pomagają złagodzić podrażnienia i zaczerwienienia oraz nawilżają skórę. No to jak tak się dzieje? Coś takiego. Ej, jak to wyciągnąć? Chyba by trzeba było poczekać. Chyba, że jak jest od spodu takie zabezpieczenie. Data tu jest chyba. Nie wiem, czy to jest data. 02920, nie. O, poczekaj. O, tu nie ma. Dobra. Tada. Powiem wam tak. Chyba tak samo pachnie jak krem. Tylko dużo mocniej. I to nie pachnie klasycznym męskim zapachem. Na pewno nie ani klasyczną wodą do golenia. To jest zapach dla tych gości, którzy nie muszą udowadniać nic, że są samcami alfami. To są te zapachy, tego zapachu nie użyją prawdziwi twardziele. No nie ma szansy. Nie, to jest tak nowoczesny zapach. Może trochę do Adidasa. Tego takiego, co ja czasami używam. Adidas Force. Nie wiem, dobra, dajemy na rękę. Leje się po prostu prawidłnie. No nie, no co tu dużo gadać. To jest po... To. Nie, proszę Państwa, nie jest to tradycyjny zapach wody do golenia, tradycyjny zapach, tradycyjny typu, właśnie wiecie, ja często na taki tradycyjny mówię dziadkowy. Nie jest. Zapierona jasnego. Powiem Wam, twarz po wodzie zrobiła się lepka, ręce również. No, powiem Wam, ja tutaj nie czuję prawdziwych męskich zapachów. Zapiernika jasnego. Etykieta fajna, no faktycznie, taka w stylu retro. Ale nie czuję tą... Ale powiem Wam, lepkie ręce mi się zrobiły po tym i to tak mocno lepkie. Wiecie, tak mi się kleją te ręce. Twarz też taka. Nie wiem, o co chodzi. Nie, żebym się, ale się po ty... Albo się musi tak długo wchłaniać, ale lepką twarz mam. Ja użyję jeszcze to balsamu. Już go daję. O, jest skubane pióro. O, taki gęściejszy niż te ich, niż te z tych takich, ci poprzednicy, taki troszeczkę gęściejszy. Powiem Wam, moim zdaniem świeci się twarz po nim, czyli tak jakby ją jakoś tak natłuszczał. Wydajność naprawdę duża. Jak się będzie moja twarz po goleniu czuła, to się dowiem zapewne 5-10 minut. Jak się wchłania, czuć go na twarzy. Wcale się tak szybko nie wchłania i cały czas mi się wydaje, że mam tą twarz taką lepką jeszcze po wodzie i teraz po tym też jest taka twarz lepka. Inaczej, mnie to w ogóle nie przeszkadza. Są ludzie, którzy nienawidzą mieć lepkiej twarzy ani przez pół minuty. Mnie to nie przeszkadza. Myślę, że ta lepkość zniknie lada moment. I zobaczymy, jaka będzie kondycja mojej skóry. Golenie przeszło dla mnie idealnie. Tu jakieś kilka zaczerwienień. Chyba żadnego mikrozacięcia nawet nie zrobiłem. Zmienię okulary, bo widzę się taki wielki, że... Więc mówię. Z golenia jestem zadowolony. Twarz jeszcze, choć już tak jakby zaczynała, ale lepka jest.
Nic mnie nie ściąga po tych balsamach, ani po tej wodzie. Tu pod tym względem i mówię. I zapach, no proszę Państwa, jest to zapach, jeżeli go można nazwać nowoczesnym, to ja go nazwę nowoczesnym, gdzie nie gdzie może tam nawet przy takim pierwszym nałożeniu gdzieś może poczułem troszkę albo jakieś mandarynki, albo pomarańcza. Taki jeden z wielu zapachów, ale to jest taki, nie jest typowo jakiś owocowo-cytrusowy, jest to taki kwiatowo, to jest taki słodki, to jest taki landrynkowy zapach, jakiś już bardziej nowoczesny landrynek z większą ilością chemii niż tradycyjne stare landrynki. No więc tego rodzaju, oj powiem Wam, już to i twarz się bardzo fajnie mi czuje po tym, jest szczerbka, ale już czuję na policzkach, że jest fajnie, delikatna. Więc powiem tak, mnie akurat bondy, srądy jak najbardziej będą robić. Sądzę, jestem pewny, że moim dziewczynom też będą się podobać, bo one też nie lubią tradycyjnych dziadkowych zapachów. Ale wydaje mi się i uważam, że ludzie, którzy korzystają z tych tradycyjnych warsów, innych jakichś takich, no to nie, to nie jest dla nich zapach. No chyba, że to byłby jakiś ewenement, że oni uwielbiają tradycyjne zapachy, wszystkie te dziadkowe, a ten im też będzie podchodził. Moim zdaniem nie powinien im podchodzić zapachowo. Zupełnie inny zapach, zupełnie, no. Powiem Wam, jeszcze lekko mi się ta twarz lepi, ale już na szyi jest fajnie, strasznie delikatne ciało po goleniu zostaje. Tu może będzie faktycznie dobry. Będę też go używał, tego balsamu do głowy będę widział. No co proszę Państwa, bo już zaczynam przymędzać, w kółko powtarzam się jak stary dziadek. Proszę Państwa, mamy sobotę, ogolony jestem, następne golenie, jak wszystko pójdzie dobrze, będzie w poniedziałek, pewnie jakaś brzytwa, potem może szawetka, potem znowu któraś z moich maszynek, żeby tak coś urozmaicać. No i tyle. Miłego weekendu, no żeby pogoda była, żeby przynajmniej można było wystawić głowę przez okno, ktoś mieszka w domu, żeby sobie mógł spacerować po swoich włościach i posiadłościach, i ci, co nie mieszkają w domu, no to mówię, no ja staram się nie wychodzić z domu, wychodzę do pracy i tyle, no ale mogę wyjść przed dom, bo akurat mam tą opcję, mogę grilla zapalić, więc tak to wygląda. Życzę Wam spokojnego weekendu, życzę Wam dużo zdrowia, dziękuję bardzo, że chciało się Wam popatrzeć troszeczkę na moje zmagania z nowymi. Oj, tu już prawie zidalnie, no powiem Wam, skóra twarzy czuje się świetnie, ale jak się tak mocniej dociśnie, to się jeszcze lepiej, ale czuję się świetnie. Zapraszam Was oczywiście na forum brzytwa.org, zapraszam do siebie, na swój kanał. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Dużo sił, odporności i co? I do następnego. Do widzenia. Lufa, strzała. Hej, cześć.